Jubileuszowa gala UFC 300 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji EA Sports wprowadziło do UFC 5 ogromną aktualizację. Zostało dodanych aż 9 nowych zawodników. Na wyróżnienie zasługują Jeff Neal, Umar Nurmagomedov, Mossar Ewlow i Brendan Allen. Do gry zostały dodane nowe wyzwania i nagrody. Możemy wygrać Chris'a Weidmana w we swoim Prime'ie, jego alterego. Spodenki, ikonki. Sean O'Malley, który przecież już jest dostępny w grze. Więc nie wiem co ta wersja tutaj robi. Spodenki O'Malley'a, ikonki, ikonki Pereyry oraz Hila. <ścoughs> W sklepie natomiast możemy kupić mistrzowskiego Max'a Hollowaya z UFC 231 za 15 tysięcy monet. Również jest to wersja, gdy Max Holloway był w swoim piku. Jest to jego najlepsza wersja z możliwych. Możemy również kupić Alter Ego Roberta Witakera, również mistrzowskiego z UFC 225. Rzeczywiście, teraz możemy wybrać Alter Ego Shona O'Malley'a, w którym ma założone różowe spodenki, albo tą klasyczną wersję z innymi kolorami spodenek. I one się różnią właściwie tylko tym kolorem spodenek. W zasadzie w ogóle nie wiem, po co to EA Sports zrobiło. Kompletnie niepotrzebne, moim zdaniem. Alter Ego Maxa Holloway'a. W zasadzie no, jest bardzo podobne do tego z wersji aktywnej. Chciałem go kupić, a teraz właśnie będę rozważać, czy w ogóle warto, bo te statystyki są bardzo podobne. Z kolei Alter Ego Roberta Witakera otrzymało już trochę widoczne zmiany i sens zakupu no, wydaje się już bardziej uzasadniony. Najwięcej sensu ma Alter Ego Chrisa Weidmana, który teraz... No, w końcu jest dobrym wyborem wadze średniej, jakiego możemy dokonać, bo wcześniejsza wersja aktywna to jest po prostu słaba pod wieloma względami. Przechodzimy do typowania. Pierwsza walka Nikal vs Brandasz. Nie wiem co ta walka w ogóle robi na karcie głównej tej gali, no, ale wszyscy wstawiają bukmacherzy na Nikala, więc myślę, że to on wygra. Przez poddanie w pierwszej rundzie, bo jest dobrym zapaśnikiem. Oliveira, Czar Yukian. No to bardzo ciężka walka do wytypowania, ale jednak bliżej mojemu sercu jest Oliveira. Myślę, że to się skończy przed czasem, powiedzmy w, przez KO w rundzie trzeciej. I myślę, że to może być walka wieczoru. Niech będzie tak. Justin Gaethje versus Max Holloway. Tutaj będę za bo jest naturalnym, lekkim i myślę, że te gabaryty jednak ta masa no, będzie miała znaczenie i że to on wygra. Ale myślę, że tutaj nie przełamie twardej szczęki Maxa i wygra decyzją. Weili Zhang vs. Ian Xiaonan. No, raczej, mistrzyni tutaj powinna ogarnąć to pytanie tylko, czy wcześniej, czy przez decyzję. Myślę, że te walki kobiet często kończą się decyzją, więc postawię na decyzję. No i walka wieczoru: Pereira versus Hill. Jak na walkę wieczoru jubileuszowej gali UFC 300, to taka średnia ta walka wieczoru. No ale tak, jakby to była na innej gali walka wieczoru, to ok. Kto tutaj wygra? No myślę, że wracający po kontuzji Hill będzie miał ciężkie zadanie. Więc chyba bym tutaj obstawiał jednak Pereira. Postawiłbym na KO w rundzie czwartej. No, takie są moje typy. W końcu poprawiono tryb kariery. Nasz zawodnik szybciej zyskuje konkretne atrybuty. Natomiast po ciężkich walkach nie traci on tak dużo statystyk i skilli. Ponadto twórcy zmniejszyli regenerację wytrzymałości pomiędzy rundami o 20%. Zrównoważyli prędkość dla różnych typów ciosów i kopnięć, poprawili efekty wizualne rozcięć i obrzęków twarzy, udoskonalili obalenia oraz zmiany pozycji w parterze.